Siemanko, ja jestem Lucek, to jest The Crew. Mam dobre wieści. Słuchajcie, pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że... że ciężko się jeździ samochodami, że głupio się skręca i tak dalej. Wiecie, co zrobiłem? Wbiję sobie do ustawień. I tutaj mamy coś takiego jak... controls, tak? I możemy sobie tutaj ustawić, jak nasz samochód będzie się sterował. I powiem wam, że ustawiłem sobie taki bardziej Need for Speedowski styl jazdy. I teraz jeździ się po prostu fenomenalnie, moi drodzy. A ponadto, dołączyłem do jakiejś sesji online i mam jakiś swój zespół i mogę sobie teraz robić z kimś zadania. I właśnie jedno takie sobie przejechałem z tym Astonem Martinem, pamiętacie? I powiem wam, że jechało się naprawdę fajnie. Synchronizacja jest bardzo ładna. Bardzo fajnie to wygląda. I zaraz pojadę sobie jeszcze jeden wyścig jakiś, żeby, albo nie wiem, jakieś wyzwanie, cokolwiek. Zaproszę jednego z członków takiego zespołu, który jakoś sam się utworzył, nie wiem jak. I sobie coś pojedziemy i pokażę wam, jak wygląda tutaj rozgrywka online. Teraz nie mogę robić jakby wyścigu jeden na jednego, czy coś w tym rodzaju, bo PvP jeszcze jest wyłączone, ale można jeździć wyścigi kooperacji. I tak, obiecałem wam w poprzednim odcinku, że pojedziemy sobie do Nowego Jorku i stunigujemy samochód na jazdę po terenie, tak? Chwileczkę, tylko ja coś tutaj... Aha, chciałbym się ścignąć z tym kolesiem. Albo nie, wezmę, zaproszę kogoś do jakichś zawodów. Impact, co to jest? Tutaj coś... Car dealer, zobaczmy. Co jest u dealera samochodowego. Wow, tu jeszcze nie byłem, szczerze mówiąc. Okej. Zobaczmy, co to jest. Jakie samochody właściwie są dostępne w Detroit? Myślicie, że te same co na początku? Nie mam pojęcia, zobaczmy. Tu jest coś innego, o man! O man, ale czy będą dostępne? Dobra, to jest... Showroom, okej. To jest Camaro. Ile mam kasy? O, na nowym mi jakiś by starczyło. 370. Wow. 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 Coś nowego je. Ha, pierdziele, Impala. Chevy GT500. Ja pierdziu. No nie, no nie. Golf, ten Mustanga mam, ale Chryslera nie mam. Jak on wygląda? Ej, można go zobaczyć? Można. Wow, można... O, ale zajebiście. Jak tutaj się oddala? Chwileczkę. Ha. Wow! Nieźle. Można szyby opuścić? No shit! Super. Chwileczkę, jak tu co można jeszcze zrobić? Aha, to jest kamera. Switch view. Wow! Jaka rzeźnia! Nie no, ta gra jest zajebista. Dobra, ja zostaję na razie przy moim Mustangu. Bo i tak tutaj nie ma jakichś takich super dobrych samochodów, ale masakra, jestem w szoku normalnie. Ojej. W ogóle wczytywanie, wychodzę sobie z garażu, od razu jest praktycznie już jazda dowolna, nie ma żadnego problemu. Super. Aha, jeszcze jedna fajna sprawa. W niektórych grach nie można wyłączyć rozmawiania głosowego, tak, podczas grania. Ja sobie tutaj jednym przyciskiem wyłączyłem całkowicie rozmowę głosową, nie ma absolutnie żadnego problemu. Także super. Dobra. Chciałbym wam pokazać rozgrywkę online. Cały czas pamiętam o tym Nowym Jorku, żeby to z wami pojechać. Co tutaj mamy? Neocortex jedzie sobie właśnie chyba ten wyścig. Czy ja mogę do niego dołączyć? Zobaczymy, zobaczymy. Set join, mogę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. O! Aha, nie, on nie jedzie wyścig, on sobie tu po prostu stoi, nic nie robi. Ale tu jest jakiś event. I spróbuję kogoś zaprosić. Może ktoś akurat się dołączy do mnie. Crew Co-op. Zobaczymy. Oj. Chyba nikt nie chce ze mną jechać. Bo on jest w jakichś tych... gdzie on jest? W tuningu. On tuninguje swój samochód. Jeden koleś
jedzie jakiś wyścig, jakieś wyzwanie albo coś w tym rodzaju, więc muszę poczekać, aż oni skończą. Ja za ten czas pojadę do Nowego Jorku i no cóż, zobaczę obczaję w ogóle tego tunera, tak? Aha, tutaj jest, co tu jest? Tu musimy jechać pierw do... odblokować jakby to całe terytorium. I to jest gdzieś tutaj chyba. Jedziemy. Dobra, o kurde, sporo trasy mnie czeka do przejechania. No ale nic, jak trzeba, to trzeba. Zobaczcie, jak... ja w ogóle masakra. Trzeba tyle terenu przejechać, mi się to strasznie podoba, bo ja strasznie długo czekałem na jakąś grę z tak dużym, otwartym terenem i jest to gra wyścigowa. Łączy wszystkie moje ulubione elementy. Otwarty świat, tuning, undergroundowy klimat, szybkie samochody, no bajka po prostu. No i jeszcze mogę sobie zmienić ustawienia sterowania, dzięki czemu teraz mój pojazd prowadzi się dużo lepiej, dużo fajniej go jest opanować. Także wielki, wielki plus. Tutaj każdy może sobie dostosować grę do własnych upodobań. To jest zdecydowanie fajna sprawa. O, mój samochód już jedzie 256 km na godzinę, robiąc sobie te wszystkie jakby wyzwania poboczne. Mogłem tak ulepszyć auto, że po prostu jest dużo szybsze. Dobra, jedziemy tu. Muszę sobie zjechać na autostradę, ale to i tak jest wolno. To jest pierwszy samochód, jaki posiadam, tak? W tej grze, więc on nie jest najszybszy. On nie jest nawet ze średniej półki. Chociaż twórcy mówili nam, że samochody można tak stunigować, że wszystkie wyzwania być można danym samochodem sobie przejechać. Całą grę właściwie jednym samochodem można przejść, tak? A ja powiem wam szczerze, ja jej nie chcę przejść, ja chcę w nią grać w nieskończoność, jest po prostu świetna. No ale nie będę się tutaj specjalnie zachwycał, chcę pokazać wam jeszcze parę rzeczy. Chciałbym pokazać szczególnie rozgrywkę onej, no bo... jeden gość jest już wolny, może uda się z nim pojechać wyścig. A tu jest jakiś w ogóle gracz, który sobie stoi i nic nie robi, zobaczcie. Jaki ma samochód? Chevroleta. Nieźle. Dobra, ktoś poszedł, ten gościu już do tuningu. Jadę dalej do Nowego Jorku. Oj, to będzie daleka droga. Gdzieś tu są pokazane kilometry? Tak. 21 km muszę jeszcze przejechać. O. Bodajże 21. No, zostało mi 20. Kurde. Jak daleko to jest. Ale spoko, moje auto nie jest już takie wolne jak wcześniej. W sensie 230 km na godzinę, teraz 250, spokojnie osiąga. Wow, trochę wypadłem z trasy. Zdaje się, że zaczyna już świtać powoli. To świetnie. Ojej, to jest to. A pomyślcie sobie jeszcze ze znajomymi tak śmigać. No ja mam nadzieję, niedługo sobie będę tak jeździł. Okej. Okay. Kurde. Coś wolno te kilometry mijają. Aha, coś się stało z moim samochodem, że się popsuł. Będę musiał naprawić go, ale spokojnie. Najpierw Nowy Jork odkryjemy, a później będziemy tutaj walczyć. Okej, okay, jakieś wyzwanie podczas jazdy. Nieźle. Ups. Te bramki są coraz węższe. No. Zobaczcie, jak przejeżdżam jakąkolwiek bramkę, ona się robi coraz... następna robi się już coraz węższa. Oh man. Oh! Kurde, to jest trudne. Coś odblokowałem? Nie, chyba nic. Send to HQ. Dobra. Coś odblokowałem, nie wiem co nawet. 14 km jeszcze, czy muszę gdzieś, chyba muszę gdzieś skręcić, tak. Wow. Zobaczcie, jakie te trasy są otwarte. Nie wiem czy pan... Zderzyłem się dość mocno. Nie wiem czy pamiętacie, ale przy okazji grania w Need for Speed The Run
Ja cały czas mówiłem o tym, że w tamtej grze podobał mi się otwarty świat. Podobało mi się to, że mamy wrażenie, jakbyśmy jechali po prostu po prawdziwej drodze, tak? Wow. Wow. Oooo! Tutaj jakieś wyzwanie jest, ale ono jest chyba zablokowane. No, nie mogę go jeszcze tutaj jechać. W ogóle na mapce wszędzie gdzieś tam dookoła są pokazani gracze. Mój zespół jakby jest teraz zajęty jakimiś tam zawodami, innymi pierdołami. Szkoda, że nie chcą jeździć razem ze mną, bo to by było bardzo fajne. Jechałem naprawdę jeden wyścig, ten taki z Astonem Martinem, co był w poprzednim odcinku. I powiem wam, że no fajnie to wyglądało. Przede wszystkim gościa od razu zgubiłem, bo jak zmieniłem sobie to sterowanie, to mi się samochodami dużo, dużo lepiej jeździ teraz. Gościa zgubiłem, gdzieś tam się rozwalił, 20 sekund po mnie przyjechał w ogóle na metę. To było bardzo, bardzo fajne uczucie. O! Oh. Wow! Drifting! Super! Czy da się tutaj zdobywać jakieś punkty za... Tak, coś się zdobywa za wyprzedzanie, jakieś tam niebezpieczną jazdę. Ale daleko, jeszcze 7 km, cholera. Chyba już powoli zbliżam się do Nowego Jorku. Wow. O cholera. Tu jest most. Się robi już bardziej industrialnie. Zobaczymy, jaki ten Nowy Jork będzie. Wow. Oh man. Tutaj jakieś jacyś gracze są. Co tu się dzieje w ogóle? Okej, okay, i robimy hopkę! Juhu! O, o, wow! I, o, niedobrze. Ludzie tu są! Dobra, i teraz muszę skręcić jakoś tutaj. Bum! O, o! Nie można było tego rozwalić. Poważna stłuczka. Oj, połowę życia mi zabrało. No ale na szczęście uzupełnia się jak w BF-ie trójce, więc nie ma tu problemu. Teraz jadę w jedno miejsce. To miejsce odblokuje mi jakby chyba widok całego tego miasta bodajże. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, to są dopiero przedmieścia. Wow, o, oh, pojechałem pod prąd. Ja się patrzyłem na mapkę. Chyba musiałem tutaj gdzieś skręcić. Oh shit, ruch jest spory. Czy tu się da gdzieś zjechać? Nie. Tutaj coś tutaj jest. Okej, pojadę tu. Cholera, trochę ciężko się jedzie pod prąd. Okej. Jadę do tego całego takiego radaru i będę mógł chyba nim odkryć sobie eventy jakieś. To gdzieś tutaj chyba jest, czy nie? A tu był inny po prostu. Ej, wjeżdżamy do miasta! Dobra, będę musiał zaraz chyba pojechać do tego całego HQ, żeby naprawić swój samochód. Ale to spokojnie, to wszystko jeszcze przed nami, nie? O, oh, to tutaj trzeba było skręcić. Oh yeah. No, w miastach niestety FPS-y spadają nawet do 26 klatek. To jest niefajnie, zdecydowanie. Okej. Okay. I tutaj będzie gdzieś ten cały radar, tak? Tu mam swój checkpoint. No tutaj gdzieś jest. Tu. Aha, w kilku miejscach. Ej. To nie jest czasem gdzieś tu? To może i tu. O, mogę się tu przeteleportować. Fajnie. O, nie mogę. What? O kurde, już myślałem, że zrespawnuję mnie w budynku. Jestem pod jakimś budynkiem. No nic, dobra, to wiecie co? Zrobimy inaczej. Chodźmy sobie do...
Okej, dealer samochodowy w Nowym Jorku. Wchodzimy. Co to będą za fury? O kurde. Ale chyba żadnej nie będę mógł kupić. Mam za mało kasy, zdecydowanie. Wow. Wow. Nissan Skyline tu jest. No nie, jak Nissana Skyline'a będę mógł kupić, to od razu. Jest tutaj Dodge Ford, znaczy się F2000, co ja gadam, F150 SVT Raptor 2010. Możemy go zrobić tak, żeby to był samochód na wyścigi takie, wiecie, szosowe. Ej, jest Skyline, a jest za drogi, jest cholera drogi. Kurde, 392 Nm, masakra. Camaro. Challenger Hemi, wow. Orzeż mordę. Ale to, nie no, masakra. Nic, muszę zdobyć dużo kasy, żeby móc sobie kupić chociażby Skyline. Podejrzewam, że to będzie miazga z tym samochodem w tej grze. No dobra, to jeszcze jedna rzecz nam została do sprawdzenia. A mianowicie tak. Co miałem sprawdzić? Aha, tunigowanie, tak. Tunigowanie w Nowym Jorku. Tutaj jest typek. Mogę się do niego teleportować? Nie, nie mogę. Chwileczkę, gdzie tu jest ten tunel cały? O, cholera, nie widać go. No, nie widać. A tutaj niżej gdzieś może? Nie. To chyba będę musiał... Cholera, jasna. O, koło mnie jest jakiś koleś. Okej, moi drodzy, wiecie co? Na razie to tyle. Pokazałem wam mniej więcej Nowy Jork, jak wygląda.